do Gwiezdy Gry. Ja chciałem tutaj po raz wynikowy poparty po raz trzeci, bo zostawili mnóstwo zdrowia na boisku i tutaj jeszcze raz chciałem po tym bardzo, bardzo podziękować. Witam Państwa. Na pewno tak jak tutaj trener Baran wspomniał, no, na pewno ten remis nie jest dla nas wesoły. Na pewno nastawialiśmy się na to, żeby wywieźć 3 punkty do Legnicy. Myślę, że zdecydowanie w pierwszej połowie już powinniśmy rozstrzygnąć na swoją korzyść to spotkanie, bo mieliśmy 3-4 klarowne sytuacje na to, żeby odnieść zwycięstwo. Więc no, musimy wyciągnąć wnioski, musimy się skoncentrować przy następnym meczu i wiadomo, że no, przy takiej grze, którą preferujemy, będziemy mieli dużo sytuacji podbramkowych, ale musimy się skoncentrować na tym, żeby je wykorzystywać i wszyscy, ale to wszyscy muszą pracować, cała jedenastka na boisku, bo dzisiaj troszeczkę było braku i na pewno będziemy musieli to w szatni między sobą już wyjaśnić. Co do mnie, ja myślę, że na pewno ważna dla nas była końcówka pierwszej połowy, gdzie strzeliliśmy bramkę do szatni. To nas na pewno bardziej, jak to się mówi, zmotywowało. No i drugą połowę gryźliśmy trawę, staraliśmy się ten dobry wynik dla nas utrzymać, a były do tego też sytuacje, można było się pokusić o bramkę i ja uważam, że wynik jak najbardziej sprawiedliwy. Mam pytania. Czemu tak dużo kartek? W zasadzie go pytam. Panie trenerze, było troszkę niedokładności w zespole Chrobrego. Trochę obrona się gubiła. Ja bym powiedział, że to obrona i tam troszeczkę dzisiaj więcej, bardzo stabilna. Michalec tam powokował. Ja się z panem pieniądze zgodzę absolutnie. Uważam, że widzieliśmy się na naszej defensywie. Oczywiście proszę uwagę, że ten pierwszy mecz troszeczkę nam brakuje zgrania się w tej formacji, bo i Adaś, i Samiec, i Krzysiek Ziemek, to jest dwójka obrony, czyli tak 50% obrony było zmienione, także tutaj na pewno są zmiany, oni z każdym meczem będą się coraz lepiej czuli między sobą. Padła ta pierwsza bramka, żeby było taktyczne, bo właśnie nie zamierzyliśmy, piłka poszła prosto padła. Natomiast co do niedokładności, no, na pewno, tak jak powiedziałem na początku, troszeczkę nerwowość się było na początku meczu, natomiast troszkę szkoda końcówki. Wiadomo, że przy tym graniu ten remis, trzeba powiedzieć, dla nas był w miarę korzystny i tutaj niepotrzebnie gdzieś szukaliśmy kontry w nieprzygotowanych sytuacjach. I tam tutaj się z panem zgodzę, mogliśmy kilka razy pograć piłką i utrzymać, bo przypomnę, że jak zespół podjedzie tutaj więcej przy piłce, to się musieliśmy zrobić, dużo więcej nabiegać, także też mógł wynikać te zmiany oczywiście zazwyczajenia w końcówce spotkania, ale tutaj jeśli chodzi o tą grę obrony, to się z panem nie zgadzam, tak jak powiedziałem wcześniej. Pytanie do Łukasza Urbaniaka, panie trenerze, jak wyglądała ta rozmowa z piłkarzami po przerwie, szczególnie po tej stracie na bramce, można było się spodziewać, że będzie ostra obrona, tymczasem piłkarze po przerwie wyszli jakby bez pomysłu na stosowanie obrony podległej i właśnie na tą walkę cios za cios. Ja powiem tak, że no oczywiście, że stracona bramka do szatni, to co Grzybek powiedział, no po prostu ona podnosi morale i walkę w zespole, który wychodzi na remis, prawda, czyli dogonił wynik do szatni. To jaka mogła być odprawa w szatni przy danej pierwszej minucie? Bardzo ostra. Ja myślę, że oni strasznie chcieli ten mecz wygrać i to co bym powiedział, również się tutaj nie zgodzę z panem, że gra obronna, właśnie ta gra obronna była dobra, bo oni byli nie byle kogo, bo i Madejski, który generalnie dzisiaj zagrał w ogromny piach, no to jednak Zakrzewski czy zawodnicy, którzy wchodzili jak Garuch czy Nowacki, to takie małe filigranowi piłkarze, to jest duże zagrożenie i oni sobie dobrze dali radę. Ale chciałbym jeszcze wyróżnić młodego bramkarza, bo to jest młodzieżowiec. I ten chłopiec naprawdę ci im się bardzo podobał. A co do swoich piłkarzy, no to czy głową o mur? Oczywiście muszą być bardziej wyrafinowani, jeżeli taki mecz im się układa, szczególnie w pierwszej połowie, to się załatwia ten mecz w pierwszej połowie. I tu mam największy zalet do Zbyszka Zakrzewskiego, bo była sytuacja, a szczególnie do Hempela i do Madejskiego, którzy mają klarowne sytuacje w pierwszej połowie. No inaczej by się schodziło, gdyby się wygrywało 2-3-0 i to nie odkryje żadnej tajemnicy, niż traci się w ostatniej sekundzie pierwszej połowy bramkę. To jest. Natomiast za wolę walki i ambicje muszę pochwalić Chrobrego Grupu, a z moich piłkarzy wyciągać wnioski dalej do pracy. Panie trenerze, jeszcze jedno pytanie, bo nie rozstrzygnęliście sprawy, tak jak pan mówi, do przerwy, ale w drugiej połowie 60. minuta pierwszy strzał Garucha i dopiero 83. minuta Koczoł. Coś z tym atakiem pozycyjnym też trzeba będzie zrobić. No na pewno. Na pewno. Ja tutaj nie będę ani osłopy swoich
prostu się gdzieś tam tłumaczył, tylko muszę powiedzieć, że z tą grupą spotkałem się tak do końca dwa tygodnie temu i każdy z innej bajki wpadł, prawda? Jeden z Warty, drugi ze Stróżów, trzeci z Polonii Warszawa, także to trzeba te klocki jeszcze poskładać. I może dlatego tylko powiem jedno, że z tego remisu mimo wszystko, że w tak krótkim czasie szukamy się i jakiejś taktyki, która nie by satysfakcjonowała, ale myślę, że oni złapią. Po prostu nie mogą tracić bramki na przerwę, także to jest ten. Ale ma pan rację, no praca nada takie pozycje. My będziemy tak grali w lidze, bo ktoś dobrze tu powiedział, jeden z trenerów w Głogowie, że to tak, poszła taka fama o Miedzi Legnica, że to jest taki drugoligowy Real, ja tego nie będę tamował i nie będę w ogóle z tym dyskutował, po prostu jesteśmy takimi samymi zawodnikami jak wszędzie i dzisiaj ambicja zwyciężyła przynajmniej w pierwszej połowie rozegranie piłki i tylko tyle mogę powiedzieć. Panie Ireneuszu, czy to, co grał Krobry, odpowiadało założeniom taktycznym przed meczem? Znaczy, jak powiedziałem, no w pierwszej połowie troszeczkę za daleko od siebie graliśmy i przez to kilka razy było groźnie, że nie chcę wracać, się zastanowiłem. Ja chcę tu podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, to co przecież trener wcześniej, raz, że mieli ważny potencjał i kryć Zbyszka Zawiskiego czy Piotra Nowickiego, czy Pepe, bardzo dobry zawodnik, to nie jest łatwo. Druga sprawa, co mnie najbardziej cieszy z tego meczu, to to, że jeżeli się nie mylę, to jestem w Głogowie, to chyba w końcu odrobiliśmy niekorzystny wynik na korzystny. Pierwszy raz strzeliśmy bramkę taką nieprzyjemną dla przeciwnika do szatni. Także już widać, nie chcę tutaj kolejny raz chwalić Maczka czy Zbyszka, bo to cały zespół zasługuje na wszystko, ale chodzi mi właśnie o tę mentalną stronę, ile ci zawodnicy wnieśli do drużyny. Tego nam troszeczkę brakowało w trzeciej lidze. Ja tu rozumiem doskonale mieć, bo Państwo doskonale wszyscy pamiętają nasze mecze trzeciej lidze i one wyglądały tak samo. To my byśmy mnóstwo procentowo czasu przy piłce, to z nami się wszyscy bronili. Teraz wam tak jak powiedziałem, że w tym lidze może nam być wbrew pozorom poziom wyższy, a ono może być łatwiej. No i dzisiaj się to jakby potwierdziło. Także ja uważam, że zespół, zwłaszcza w drugiej połowie, wykonał w 100% to, co sobie zakładaliśmy i mówię, nie chcę po raz kolejny, ale muszę podziękować chłopakom. A ja jeszcze spytam tak kolega właśnie o obronę, bo Michał rzeczywiście wyraźnie odstawał. To było to te akty, które były na naszą bramkę, to on w tym meczu też faulował i przeszedł. Znaczy tu się z panem zgodzę, bo z Michałem dużo o tym pracujemy i w każdym meczu obrona taka sytuacja mi się zdarza. Niegroźna sytuacja, ja miałem ogólnie też od tego to pretensje. Śmieszno, chłopak pani się zachował, od razu podszedł mnie. Wiedział, że mu coś powiem i od razu przyznał się. No, no zupełnie niegroźna sytuacja, wiadomo, przy takich zawodnikach. No, muszę przeczytać, tak samo u nas ma kto wykonać stałe fragmenty. Dzisiaj w piłce, 25 metr, jest bardzo niebezpieczna odległość i zupełnie niegodnie sytuacji mogliśmy stracić bramkę. Także na pewno nie wiem, dlaczego Państwo tak krytycznie oceniają tej Michała, może ja inaczej. Państwo to widzą inaczej. Ja miał kilka strat, ale naprawdę włożył mnóstwo sił w to spotkanie. I ja tutaj no, jednak będę bronił zawodnika. A mi nic nie odbiera, pochodzi tu błędy, jak się stawia zawodnika za sobą, raz w pierwszej połowie przy główce, a później oddaje piłkę na kontrę właśnie. Trzy poważne bardzo błędy, no, aż nie, oczywiście popełniam błędy i tego nie mówię, ale wie pan, ja o błędach poważnych jakiś ten zawodnik w moim szafie, nie na konferencji. Panowie, najważniejsze, że punkty zostały w Zagłębiu Miedziowym. Dziękuję bardzo.